W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, kto powinien być pierwszą osobą, którą zaangażujesz lub zatrudnisz do pomocy, jak kręcisz filmy typu Gadająca Główka, czyli takie jak to teraz ze mną. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Zanim zdradzę Ci ten sekret, no to powiem parę zdań z mojej własnej kilkuletniej praktyki. Na samym początku kręciłem kamerami GVC w trybie automatycznym, no i kamera taka sobie sama dobierała balans bieli oraz ostrość. Z reguły po obróbce materiały kolory były tak fatalne, że odwracało to zupełnie uwagę od mojej ostrości. Natomiast po odkryciu ręcznego balansu bieli zaczęło mnie zastanawiać, no dlaczego mimo wszystko wyglądam tak jakby za mgłą. W końcu przemogłem własne lenistwo, zacząłem rozgryzać manualne ustawianie ostrości. No, gdzieś tam w necie oczywiście na YouTubie zobaczyłem wideo, w którym gość pokazuje, jak właśnie tą ostrość idealnie ustawić. Chodzi o taki patent ustawienia ostrości dokładnie na oczach filmowanego. To samo powtórzono mi na kursie fotografii, który robiłem we Wrocławiu. No i co się nagle okazało? No, że czar ostrości prysnął. Po prostu w ustawieniach automatycznych kamera łapała ostrość tam, gdzie jej podpasowało. No, z reguły był to jakiś najbliższy przedmiot, na przykład mikrofon przed moimi ustami, nie wiem czy ten mikrofon widzisz czy nie, jest specjalnie ustawiony tak, żeby był przed moimi ustami, natomiast żebym ja był ostry. Natomiast wtedy twarz mi wychodziła jak za jakąś pieluchą, firanką, czy po prostu było kiepsko. Na początku mojej tej nowej zabawy ustawiałem ostrość sam i używając do tego kartonowego pudełeczka z naklejoną moją głową. Także to pudełeczko widzisz tam z tyłu. Natomiast zasadnicze problemy z tym pudełeczkiem były dwa. Nigdy nie ustawisz tego kartonu tak idealnie jak później swoją osobę. No, możesz kombinować, zawsze tutaj, jakby to powiedzieć, nawet teraz się troszeczkę mogę poruszyć. Natomiast ten karton tak, nie było najlepiej. No, z drugiej strony też nie możesz ustawić prawidłowej ekspozycji, szczególnie jak używasz funkcji zebra w kamerze. Ta zebra jest jakoś ustawiona na ludzką skórę, a nie na jakieś tam rysunki. No i co było robić? W końcu pokazałem swojej małżonce, jak nastawia się tą ostrość. Szybko to nauczyła się zarówno na kamerze, prawda? Robi wtedy zbliżenie mi na oczodu, łapie tą ostrość, potem cofa zoom, tak abym pasował do kadru. No i po ptokach. W DSLR-ach, takim jakim filmuję teraz, jest to jeszcze prostsze, szczególnie jak masz funkcję autofokusa. Ustawiasz ten punkt ostrości na którymś oku, tak jak w fotografii, prawe albo lewe. No i ustawiasz, cyk i wszystko działa. No zadasz słuszne pytanie, dlaczego o tym Ci wszystkim mówię? No sprawa jest bardzo prosta. Czasy takiej radosnej twórczości na YouTubie powoli mijają. Sam po paru sekundach wychodzę z filmu, który jest słaby technicznie, no szczególnie jak ma kiepski dźwięk lub niewyraźny obraz. No, nawiasem mówiąc, z kamyczek do własnego podwórka, sporą część swojej wcześniejszej twórczości chyba wyrzucę z YouTube'a, pomimo jej dobrej oglądalności, bo po prostu jest kiepska, czyli zbieram jeszcze joby za jakiś początek, chyba że zostawię je dla potrzeb historycznych, ukazujących jakąś moją edukację. Natomiast nie dalej niż dzień wcześniej, przed nakręceniem tegoż to filmu, obejrzałem sobie materiał z taką wideoblogerką. Ma ona kanał Stylizację 2, czyli domyślam się, że ktoś ma kanał Stylizację czy Stylizację 1. No i bądźmy szczerzy, o ile przekaz średnio mnie zainteresował, no jej grupą docelową są chyba raczej kobiety. Pierwszy filmik był o tym, jak zdać egzamin na prawko. Ja już tam zdawałem egzaminy na prawko tam z 10 razy, to wszystko dobrze wiem. No ale ciekawy był dla mnie filmik, który pokazywał drogę jej transformacji. No, obejrzałem całe 22 minuty, to jak na mnie i YouTube'a to jest całkiem sporo. Musi być to naprawdę coś, co mnie interesuje. Otóż zaczęła ona od bardzo prostego sprzętu, przypadkowego sprzętu, pierwszej lepszej kamery, budowlanych świateł żarowych, też takie tam mam.
No w końcu doszła do tego, aby kupić jakiegoś DSLR-a, w jej przypadku to był Canon, mikrofon zewnętrzny, lepsze obiektywy, oświetlenie, chyba edytuje w programach Mac. Czy ona ma jakąś kamerzystkę? No nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że ma. Wnioskuję to na podstawie innego filmu, który nakręciła o potrzebie edycji właśnie filmów, prawda? Czyli pokazała jakieś tam gagi, czy różne inne pomyłki, które bez edycji raczej no, z filmu nie usuniesz. Tak czy owak, ta dziewczyna miała sporą grupę widzów już przed kupieniem półprofesjonalnego sprzętu, kiedy nie najlepiej prezentowała się przed kamerą, a z pewnością to grono powiększyło się jej jeszcze wraz z polepszeniem jakości jej produkcji. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś jakieś swoje szczególne doświadczenia z ustawianiem ostrości, koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej. Chodzi mi szczególnie o sprzęt, który nie ma obracalnych ekranów LCD, nawet przykładowo tak jak ta kamerka, a nawet jak ma, to czasami no jest mały problem, żeby się na siebie na tym ekraniku zobaczyć. Takiego obracalnego ekranu brakuje mojemu Nikonowi D7100, na którym teraz nagrywam. Canony chyba nie mają tego problemu, ale w każdym razie Twój merytoryczny komentarz odnośnie ustawiania ostrości czy pracy ze swoim kamerzystą jest mile widziany. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, tutaj gdzieś są linki do subskrypcji. Jeżeli uważasz, że moja produkcja ma dla Ciebie jakiś sens. Tak czy owak, ta dziewczyna ma